Okej, to nie jest do końca. Nie jest do końca to, czego chciałem. I się glitchuje straszliwie. Trzeba będzie zrobić poprawkę potem. Na razie niech będzie takie coś. Troszkę RCS-em to wyrównajmy. Dobra, może być. To jest na tyle nieprecyzyjne, że nie dopiścimy tego bardziej. Dobra, lecimy. Monitorujmy energię. Jestem źle ustawiony, nie ładujemy w tej chwili baterii. Tak, panele w cieniu. Zmieńmy to. Chcemy jeden współczynnik generowania prądu. I dobra, i lecimy. O, okej, podładowany. Mamy jeszcze prawie 2 dni. Dobra, możemy wysłać ten eksperyment z Moona w sumie. A, czyli spoko. Masę tutaj mamy nadwyżki energii. Czyli spokojnie możemy to wysłać. Tak, tylko odłączymy w pewnym momencie ten człon. I wtedy paneli będzie troszkę mniej. No, ale to nie szkodzi, dobra. W sumie to mogę włączyć nawet, jak tam podtrzymywanie życia. Wciąż sporo, ale włączmy, włączmy przetwórnik. Będzie troszkę mniejsza nadwyżka energii. Zobaczymy, zawsze możemy to tym regulować, tym się bawić, włączyć albo wyłączyć. Okej, to nawet ułatwia sprawy, bo... Chyba najpierw zrobimy wszystkie raporty załogi nad Minmusem i dopiero potem zadokujemy do elektrowni. Bo tak to musielibyśmy dwukrotnie tego dokonać. Zadokować do elektrowni, żeby podładować baterię, odłączyć się, zrobić raporty załogi z orbity i wrócić potem do elektrowni, żeby Jebadaya czy tam ktoś przeszedł do lądownika. Czyli dobrze, dobrze, że mamy tą nadwyżkę. Dobra, lecimy dalej. Realism overhaul z Real Progression 1. Tak, i z Real Solar System też. To jest mój plan. Jak będę miał nowy komputer, to bardzo możliwe, że będzie seria właśnie z tego. Czyli nowa wersja Kerbali i te dodające realizmu mody. Czy mam plan, żeby opracować technologię na lepsze baterie bez ziemniaków w środku? Tak. Przydałoby się. I kerbalizm, tak. Nie wiem, czy Principia to już może lekka przesada. Ale tak. Okej. Okay. O, czyli nawet przy włączonym przetworniku generujemy wystarczająco dużo prądu, spoko. Dobra, dopiszmy podejście. I właśnie, okej, okay, ja muszę sobie teraz odpalić w przeglądarce mapy biomów Minmusa. Bo będziemy na nie polować. Chcemy wszystkie zrobić eksperymenty, których nie zrobiliśmy do tej pory. Okej, okay, czyli zobaczmy, nad czym przelecieliśmy do tej pory, jeżeli chodzi o Minmusa. Większe jeziora, niziny, te Midlands i Slopes. Okej, okay. Czyli okay, walniemy na początek chyba orbitę biegunową. Bo nad biegunem nie przelecieliśmy, czyli to będzie chyba dobry początek. A właśnie niska orbita się zaczyna na 30 km, okej. Okay. Czyli zróbmy to tak, przyróbmy to podejście na biegunową orbitę. A od dołu możemy polecieć w sumie, czemu nie? Okej, okay, i tak będę musiał to dopieścić potem, bo to jest tylko 4 metry na sekundę, czyli... nawet nie wiem, czy to wykonywać tutaj, bo to tak gliczuje. No
Dobra, poszukajmy miejsca. Samym Mercedesem to chyba zrobię. Gdzieś dłuższy stream? Możliwe, możliwe, bo to jest bardzo skomplikowana misja. Możliwe, że tak. Jaka to misja? Załogowa misja na Minmusa. Numer 2. W czasie której chcę masę rzeczy zrobić naraz. Okej. Okay. Dobra, na chwilę delikatnie odpalmy silnik i powinno być okej. Okay. Okej, okay, to jest dobre. Dobra, to okej, okay, to jest idealne. 9000 metrów, tak, nie powinniśmy zaryć o górę. Dobra, lecimy. Spoko. A, tylko teraz nie generuje prądu znowu, okej. Okay. Muszę się obrócić, okej. Okay. Czyli tak nie da rady. Musimy tak. Troszkę się zmieni trajektoria przez to dmuchnięcie RCS-em, ale okej, okay, tylko na 10000 metrów. Czy może być? Zacznijmy generować nadwyżkę. Okej, dobra. Dobra, lecimy. Czyli cały czas aż 10 godzin, tak małe prędkości są tutaj z dala od Kerbinu. Okej, okay. Dobra, pierwszy eksperyment, czy badanie biometryczne na wysokiej orbicie Minmusa. Tak, widać tą zieloną kulkę. Okej, okay, ja nie muszę wysyłać tych danych. Na koniec tej fazy misji i tak zadokujemy do elektrowni. I dopiero wtedy potem to wyślemy chyba, tak naprawdę. Nie ma takiej potrzeby, żeby teraz to wysyłać de facto. Okej. Okay. Czyli tak, w tym podejściu przelecimy nad biegunem na bank. Pytanie, jak potem ustawić naszą trajektorię? Tak, bo celujemy w kolejne oczywiście biomy. To już troszkę utrudnia sprawę ciemna strona Minmusa, tam niewiele będzie widać. Ok, teraz tak, ja muszę zobaczyć na tą mapę, którą sobie włączyłem i zobaczyć, porównać zarys tego jeziora i zobaczyć, co to jest za biom. Zobaczmy, który to jest biom. Okej, okay, to jest Highlands, ale bardzo trudno będzie na to trafić, to jest tylko to. Ciężko będzie nad tym przelecieć, chyba poszukamy w innym miejscu tego biomu. Ale nad tym, czy przelecieliśmy? To jest chyba Flats. Czy byliśmy nad Flats? Nie, nie byliśmy. Okej, okay, dobra. Chyba to jest Flats. No zobaczymy. To jest na pewno jeden z biomów, nad którym nie byliśmy. Dobra, czyli nachylmy tą orbitę troszkę bardziej tak. Nie chcemy oczywiście tak wysoko wychodzić. Nie chcemy też za nisko, bo nie, żeby nie zużywać za dużo paliwa. Chcemy być na niskiej orbicie, czyli tuż poniżej 30 km jakoś. 20, powiedzmy, coś koło tego. No ale niech będzie coś takiego nawet. Paliwa mamy dużo, bo cały czas mamy ten masywny człon. I tu wykorzystaliśmy dopiero gdzieś 1/3 paliwa, czyli jest tego masa. Ok, ustawmy się do manewru. Znowu panele nie będą generowały prądu, ale mamy masę energii zgromadzonej w bateriach. Czyli powinno być ok. Nowy emoticon mapa? Tak, będzie, będzie. Musi być. Ok, paliwa. Ok, paliwa nam nie zabraknie w czasie tej misji. Mamy absurdalną ilość paliwa. I absurdalną ilość podtrzymywania życia. I nadwyżkę prądu, czyli zrobimy wszystko chyba w czasie tej misji. Co to jest, to białe? Widzicie? To jest gdzieś dalej? Czy to jest na orbicie Minmusa? Hmm.
To jest chyba to. To jest chyba nasza stacja kosmiczna. I widać ją z tak dużej odległości? Bo ja tu mam wgrane jakieś mody, które być może to dają? To ciekawe. Dobra, czyli teraz poniżej 30 km. Albo Moon? Nie, Moon jest dużo większy z tej odległości. Czyli poniżej 30 km i kolejne badanie biometryczne i raport załogi także. To, ten biały punkt, bo to nie jest planeta, on się porusza dość szybko. Czyli to nie jest jakaś odległa planeta, która przy takim przyspieszeniu czasowym byłaby statyczna. De facto. Okej, okay, poniżej 30 i będzie manewr i masa badań naukowych. Czy można jakoś zbierać paliwo z asteroid i księżyców? Tak, a nawet z atmosfery, będąc na niskiej orbicie. Tak, to są technologie, które będziemy mogli opracować. Okej, okay, zobaczmy raport załogi. Jaki biom? Biegun! Świetnie, nie było tego. Załatwione. Okej, okay, to powierzchnia, bo tak, bo to nasza załoga obserwuje. Powierzchnia Minmusa przypomina im lody miętowe. I aż chcieliby posmakować powierzchni Minmusa. Okej, okay, badanie biometryczne też wolnimy. Drugie. I zachowajmy te dane, czyli obydwa badania biometryczne zrobione. Wyślemy to potem. Ok, czyli to zrobione, manewr za 3 minuty. Świetnie, zapiszmy progres. Świetnie, czyli ja chcę tu masę X-ów dzisiaj zrobić. I zaczynamy, dobra. Czyli badanie biometryczne na niskiej i wysokiej orbicie. I raport załogi z nadbieguna. Ok. Czyli zostało nam 4 biomy, jeżeli chodzi o raporty załogi. Niewiele. Miejmy nadzieję, że dzisiaj to walniemy. Dobra. Okej, okay, wykonajmy ten manewr. Zobaczmy, czy się Minmus jakoś strasznie nie ubrócił w tym czasie. A, trochę się ubrócił, okej. Okay, czyli musimy to odrobinę zmodyfikować. Troszkę tak. Troszkę wyhamować. Okej, okay, może być. Chcemy nad tym przelecieć oczywiście. 2 minuty do wykonania manewru. Paliwa nam wystarczy, RCS to może być problem. Ale tak, jeszcze nie ruszyliśmy nawet tego masywnego zbiornika. Wciąż korzystamy z tych. Jeżeli będę oszczędzał i nie będę szalał, to monopropelantu powinno starczyć. Kurde, może to są wyżyny, ale chyba nie przelecę nad tym. Myślę, tak trudno powiedzieć. Okej, okay, manewr. Ok, poniżej 30 km. Po prostu i tyle. Dobra, może być. Ok, czyli teraz raporty załogi. Chociaż Minmus troszkę się może obrócić, zanim tu dolecimy. No, zobaczymy. Ok, na czym teraz jesteśmy? Slopes było. Ok, dobra, lecimy dalej. Quick save, gdybym tu przeoczył coś i nie zdążył kliknąć. Midlands było, Slopes było. Highlands, jeżeli chodzi o to, to... Jeżeli chodzi o nie jeziora, to jedynie Highlands nam zostało. Przelecimy nad tym jeziorem? A, tak na styk, ale chyba tak. Jak tam zasoby, prąd. Ok, nie mamy nadwyżki, bo jesteśmy źle ustawieni, co nie jest problemem. Ok, podtrzymywanie życia poszło 1000, czyli sporo. Ale powinno być ok. W lądowniku mamy 2000 jeszcze.
którego nie wykorzystamy w czasie lądowań na pewno. Okej, nie ma tu Highlands, ale zahaczymy chyba o to, tak ledwo, kurde, ledwo co. Dobra, ja tu wykonam dość toporny manewr, odpalę silnik na bok, po prostu chcę nad tym przelecieć. I tyle. Mówicie, że laguje? Znaczy dzisiaj internet zachowuje się wprost idealnie, mam 0,5% zgubionych klatek od początku streamu. Dobra, teraz powinniśmy nad tym przelecieć chyba? Teraz na pewno nad tym przelecimy, okej, może być? Właśnie tak, ten mój internet to jest dziwaczny, bo ja mam problemy w godzinach od 17 do 21, ale tylko od poniedziałku do piątku. W weekendy jest idealnie. Ja nie wiem, tak na logikę to ludzie powinni bardziej korzystać z internetu w weekendy chyba, nie? I wtedy powinny być linie przeciążone czy coś tam. Okej, okay, flats, czy było? Nie, świetnie, kolejny raport załogi, wyślijmy dane. Czyli dalszy progres, zostały nam 3. Do odhaczenia. Czyli mamy flat. Im będzie tego mniej, tym łatwiej będzie wytropić pozostałe. Czyli mamy Great Flats, potrzebujemy. Highlands i Lesser Flats. Okay. Zacznijmy od tych jezior, czyli zobaczymy, które teraz jest w miarę blisko. Czy jesteśmy nad Flats? Greater Flats mamy na prawo. Ale Greater Flats było. Po drugiej stronie będziemy mieli Lesser Flats, okej, okay, którego nie było, dobra. Czyli włączmy to. To mi wygląda na Highlands, ale zobaczymy. Dobra, mamy czas, wykonajmy jedną orbitę i być może przelecimy nad czymś, bo jestem za wysoko, żeby zmienić na tym etapie nachylenie. Ale spoko, mamy czas, możemy... Tak, wykonajmy jedną orbitę, dolećmy do równika i wtedy coś wykombinujemy. W sumie nawet dobrze, że Minimus troszkę orbituje szybko, bo nad oświetloną stroną wiele rzeczy będziemy mogli wykonać. Okej, okay. Quick save. Uważajmy, tu być może będzie Highlands, fajnie by było. Wtedy zostało nam już tylko 2. Niestety po tej ciemnej stronie niewiele będziemy widzieć. To jest strasznie pofałdowany teren. Być może będą wyżyny. Tak, to mi się nie podoba akurat w tej wersji Kerbali, że trzeba, to jest element zręcznościowy. Trzeba kliknąć w odpowiednim momencie, żeby zaliczyć badanie. Kerbalizm. To jest bardzo dobry mod. On sprawia, że badania to nie jest natychmiastowe kliknięcie, tylko one same długoterminowo się wykonują. Czy jakieś pomiary promieniowania i tak dalej, mikrometeorytów i tak dalej potrafią trwać miesiącami. Trzeba miesiące prowadzić badanie i umieścić na danej trajektorii, powiedzmy, sondy. No, w tej wersji Kerbali, no nie, wystarczy kliknąć i tyle. Dobra, czyli teraz będziemy nad ciemną stroną. Być może przelecimy nad czymś, być może nie. Tu niby niewiele będzie widać, niestety. Jest jakiś dość duży wierzchołek, może to jest Highlands. Midlands.
To musi być Highlands, kurde. A, też ewentualnie niektóre raporty załogi może wykonać lądownik, bo tak czy inaczej lądownik będzie nad biomami, żeby pobrać próbki. Ale nie wiem, ile ten lądownik osiągnie. Czyli wolałbym też dla oszczędności paliwa i energii zrobić to tym pojazdem. Okej, to musi być Highlands, to jest wielka góra tutaj. Okej, to jest masywne wybrzuszenie terenu. To muszą być wyżyny. I lecimy prosto nad tym. Niziny pokazuje cały czas. Midlands. Okej, okay, to jest troszkę upierdliwe, ale niestety trzeba to zrobić. Nie było Highlands w ogóle w czasie tego przelotu. Jesteśmy nad biegunem w tej chwili. Dobra, ponieważ jesteśmy nad biegunem, to być może do... A, już jestem troszkę za daleko. To jest na bank Highlands, przelećmy nad tym. To nie jest aż tak duży cel, Minmus troszkę się obraca, ale powinniśmy dać radę. Nachylmy tą orbitę odrobinę, przelećmy nad tym. To jest na bank Highlands. Wróćmy to. I patrzmy na biom, bo być może przelecimy nad czymś jednak. Dzisiaj dłużej? Dzisiaj być może troszkę dłużej. Mhm. Oha, jest, kurde, teraz kliknąć. A, jest, o kurde, świetnie, dobra. Okej, okay, załatwiliśmy Highlands. Doskonale. Zdążyłem kliknąć. Czyli... Highlands załatwione, czyli co nam zostaje? Great Flats i Lesser Flats, okej. Okay. Czyli szybka konsultacja z mapą. Great Flats, Lesser Flats. To jest chyba Great Flats. O ile się nie mylę? Aha, chyba tak. Okej, okay, czyli okej, okay, lecimy na kursie na to. Dobra, na kolejny biom. Doskonale. I dajmy już tutaj manewr zmiany nachylenia orbity. Tak, żeby zaliczyć też po drugiej stronie Lesser Flats. Czyli Lesser Flats będzie gdzieś, kurde, tu, gdzieś tu. A, niewiele widzę. Znaczy nic nie widzę, de facto. Ale jeżeli zrobimy mało wielorównikową orbitę, to powinno być ok. Takie coś, może nawet odrobinę bardziej. Wydaje mi się, że to powinno... Ok, to powinno być ok. A, dobra, kurde. Myślałem, że będzie bardziej upierdliwie, ale prawie zrobione. A, ten manewr już teraz muszę de facto wykonać. To monopropelant. Okej, ja mogę w sumie to odczepić. Okej, odczepmy to. Ja nie potrzebuję już tego. To jest zbędny balast. Mhm. Tu mamy masę paliwa. Odczepmy to. Troszkę mniej paneli słonecznych, ale łatwiej będzie manewrować. To nie będzie takie upierdliwe. Dobra. Aktywujmy ten silnik. Okej. Zobaczmy, jak to wygląda. A, nie! A, tego manewru nie potrzebuję. Ten manewr. Dobra, czyli lecimy w tej chwili na cel. Ustawmy się do tamtego manewru.
Misja trwa już 3 dni, czyli to będzie rekord. Zaśmiecanie orbity. W sumie mogłem to rozbić na powierzchni, ale mniejsza z tym. Dobra. Czyli lecimy. To powinno być. To powinien być kolejny biom. To jezioro. No to liczymy. I zostanie nam już tylko jeden. No, zobaczmy. Great Flats, którego nie było. Świetnie. Wyślijmy dane. I zapiszmy progres, czyli zostaje nam tylko jeden biom. Lesser Flats. I cały czas mamy masę wszystkich zasobów. Świetnie. Okej, ta misja może nie być ekscytująca, jak na razie przynajmniej. Nie ma nic na styk. Nie ma jakiegoś strasznego ryzyka, ale poczekajmy na lądownik. Wyślemy Jebadaya do lądownika. Wtedy może być troszkę niebezpiecznie. Okej, wykonajmy ten manewr, zmiana nachylenia. Okej, może być. I teraz liczymy na to, że przelecimy nad tym biomem. A, tylko tu niewiele widzę. On jest chyba troszkę bardziej na północy nawet. Dobra, quick save. I zobaczymy. Zobaczmy, Lesser Flats, na którym jest półkuli, chyba na północnej. Okej, jest troszkę bardziej na północnej. Za górami. Czyli ja zaplanuję kolejny niewielki manewr. Właśnie, gdzie? A, tu muszę zmienić nachylenie chyba. Bardziej tak? Nie. Gdzieś tutaj jest tu Lesser Flats, czyli zróbmy coś takiego. To będzie toporne, ale może być. Coś takiego. Okej, poczekamy na miejsce wykonania tego manewru. Toporne, ale skuteczne. Tak, ja mam taką absurdalną nadwyżkę paliwa, poza tym, że mogę sobie na to pozwolić. I Minmus ma niewielką grawitację, czyli to jest tylko 75 delta V. A ja mam tutaj kilkaset co najmniej. Dobra, czyli zmieńmy to nachylenie i powinniśmy tą fazę tej misji zakończyć. Quick save. Jak coś tu wczytam i przerobię ten manewr. Tak, bo już chcę skończyć te raporty załogi. To nie jest jakoś pasjonujące. Dobra, czyli liczymy teraz na przelot nad jeziorem, nad którym nie byliśmy. Za tymi górami powinno gdzieś tam być. Niewiele widać, ledwo co widzę zarys. Okej, jest jezioro. Nie wiem, czy to widzicie, wątpię. Ja ledwo co to widzę. Odpalę na chwilę silnik w tym kierunku, bo to jezioro jest tutaj. Chcę troszkę zmienić bardziej nachylenie. Okej, chyba przelecimy nad celem. Tak. Powinno być okej. Quick save. Jak coś to jeszcze raz odpalę silniki. Chyba jest w porządku. Lowlands.
Jeszcze trochę do tego biomu. Może jeszcze odrobinę. Odpalę silnik w tym kierunku. To jest jezioro. To jaśniejsze. Midlands. A, to jest Flats. Okej, okay, to nie jest to. Czyli zobaczmy szybko na mapie Flats, jak jest w porównaniu do Lesser Flats. To nie jest Lesser Flats przypadkiem? Nie, niemożliwe. Nie, to jest Great Flats. O, tu widzę odrobinę. To tam jest chyba Lesser Flats, okej. Chyba. Zróbmy coś takiego. Jest czy nie jest? Kurde. Chociaż nie, tu przelecimy chyba nad tym, tak czy inaczej. Dobra. Czyli to nie jest to kolejne jezioro, to będzie nasz cel, o ile się nie mylę. Jest, okej, dobra, świetnie. Raport załogi. Transmisja, raporty załogi wykonane tym samym. Zapiszmy to. Dobra, czyli teraz próbki jedynie. I próbki Science Junior. I badania biometryczne na powierzchni, czyli kierujemy się do elektrowni, tak, żeby jeden z naszych śmiałków przeszedł do lądownika. I lądowania w tej chwili, wielokrotne lądowania na Minmusie. Dobra, czyli zróbmy modyfikację nachylenia gdzieś tu. Okej, czyli zadokujmy się do stacji. Przejdźmy przez włas, miejmy nadzieję dobrze. Okej, dobra, chyba nawet dobrze lecę. Zahamujemy tutaj za chwilę. Wyeliminujemy prędkość. O, dość dobre parkowanie, stosunkowo blisko celu. Ale pozbądźmy się tej prędkości. Okej, dobra, troszkę za mocno. Cofnijmy RCS-em. I teraz zadokujmy. Dobra, oddalmy się odrobinę. Troszkę niżej. Przekręćmy się w sumie tak. I do przodu zaczniemy lecieć. Odrobinę. Troszkę do góry. Troszkę na bok. Dobra. Jesteśmy niemal dobrze ustawieni. Odrobinę do góry. I do przodu. Tak moi drodzy, niestety. To nie jest hop-siup. Dokowanie. Zwłaszcza, że ja mam tutaj dość dużo. Kilka rzeczy zadokowanych. Ale lecimy prosto na dok. Nie ma doku na końcówce stacji? Nie, tu mam poczwórny. Tutaj. Okej, troszkę za szybko. Zredukujmy troszkę prędkość. Okej, dobra, dobra. Okej, powinno załapać. Miejmy nadzieję. Włączmy w sumie RCS i SAS. Niech to się samo ułoży. I jest, zadokowane, doskonale. Czyli teraz mamy nadwyżkę energii. I po pierwsze wyślijmy te badania biometryczne z Minmusa. Mamy absurdalną ilość 35 tysięcy jednostek energii w tej chwili. Czyli spokojnie możemy dokonać transmisji dwóch naraz, czyli wyślijmy to i to. Dobra. Czyli zadanie wykonane już na tym etapie. Teraz musimy wysłać Jeba chyba tutaj. Miejmy nadzieję, że będzie w stanie wejść, że nie ma jakichś dziwnych obstrukcji po drodze.
I lądowania wielokrotne. Pierwszy cel to będzie Science Junior. Właśnie zobaczmy, czy on jest po oświetlonej w tej chwili stronie. Tak. Czyli tu musimy wylądować. Tam, gdzie zaczęliśmy dzisiaj misję. Okej. Tak, masa energii w tej chwili. Okej, upewnijmy się, że wszystkie systemy lądownika są dobrze włączone. Ma też komputer sterujący, czyli nie potrzebujemy go w tej chwili. Za sterami siądzie Jeb. Czyli to możemy wyłączyć, żeby nie prądu nie zżerało. Czy tu jest wszystko podładowane? Zżera z tych baterii, czyli prześlemy tam chyba troszkę prądu. Ale dobra. Okej, okay, moi drodzy, krótka przerwa. Niech te się dane prześlą. I potem, nie wiem jeszcze ile ten stream będzie trwał. Ale to troszkę dłużej może trwać. Po prostu chcemy wycisnąć ile tylko się da z tego lądownika. Chcemy pobrać maksimum próbek, ale priorytet to jest oczywiście Science Junior, którego mamy tutaj. Właśnie Jeba już chyba możemy wysłać do... O, wiem co zrobimy. Przetestujmy jeszcze plecak RCS. A tak, pamiętamy, że Jeb robił te bardzo niebezpieczne EVA bez kompletnie żadnej asekuracji, bez linki. Po prostu dryfował sobie w kosmosie. Teraz mamy plecaki. Powinniśmy mieć przynajmniej. Gdzie on jest? A, tu z tej strony. Okej. Okay. Czyli ma plecaczek i powinien mieć monopropelant. Dlaczego ma tylko tyle energii? To nie jest dobre. Ale mamy troszkę monopropelantu. Tylko nie mamy nieskończonej ilości monopropelantu w plecaku. Dobra, puśćmy się. I RCS? Teraz tak, czyli Jebada jest mini pojazdem de facto. Tak. Tylko musimy uważać na zużycie. Jak... tak, bo ma ten plecaczek, może tutaj ładnie sobie oblatywać. Tylko jak to mu się skończy, no to wtedy będzie dryfował bez celu. Ale dobra, to już jest postęp. Czyli nawet gdyby coś było nie tak z dokiem, to możemy sobie przejść. Też widać rozmiar tej naszej tu infrastruktury w porównaniu do Kerbala. No to jest dość duże. Ale dobra, to dość szybko ubywa tego prądu. Polećmy do, jeżeli to możliwe, do lądownika. A, kurde, nie, zapomniałem, już dawno tego nie używałem, ale chyba lecimy dobrze. Nie za szybko. A, dawaj, dawaj, złap się. I do środka. Mam nadzieję, a, czy mam tu wszystko włączone na pewno? Mam nadzieję, że tak, że się nie udusi w środku. Nie! Aha, nie. Z powrotem do środka? Jest, okej. Okay. Jebadaya jest na pokładzie lądownika, czyli teraz masa roboty przed nim. I wycofajmy się z tym. Do której dzisiaj stream? Nie wiem nawet. Jeszcze tak z pół godzinki, 40 minut być może. Dobra, czyli wykorzystamy ten człon na tyle, na ile to możliwe. I teraz tak, a ja zostawiłem grę włączoną. Ale nie, Yoshidaka cały czas powinniśmy namierzyć. Wybierzmy go jako cel nawet, co nam troszkę ułatwi być może deorbitację. Chociaż nie, on jest na płaszczyźnie naszej orbity, czyli okej, okay, czyli to nie jest skomplikowane. Do orbitacja. Czy on jest gdzieś tu? Tak, gdzieś tu musi być. O kurde! O, już... Ach, myślę...
Mogłem jeszcze troszkę poczekać. Gdybym był ustawiony inaczej, mógłbym walnąć stację i rozwalić to na kawałki. Tak, to troszkę niebezpieczne. Jeżeli chodzi o międzynarodową stację kosmiczną, to podejść. Tak, to przepisy są takie, że w odległości tam 1000 chyba metrów, czy więcej nawet od stacji, dozwolona prędkość to jest dosłownie, nie wiem, 10 centymetrów na minutę? Czy coś koło tego? Tak, absurdalnie powolna po prostu prędkość. No dobra. Czyli teraz tak, wyzwanie będzie polegało na tym, żeby wylądować jak najbliżej Yoshidaka 3. Ja nie mam żadnych modów, które ułatwiają lądowanie, które pokazują X-em na przykład na powierzchni miejsce lądowania. No ale zobaczymy. Zostawmy się tak. I dobra. Podejście do lądowania. Dałem chyba za mało baterii, ale zobaczymy. Jest cel. 90 km od celu. O kurde, nie wziąłem pod uwagę tego, że lecimy bardzo wolno, a minus się obraca, czyli tak, wpadniemy gdzieś tutaj na te góry, nie dolecimy nawet do celu. Czyli dobra, musimy się obrócić i przyspieszyć odrobinę. Okej, okay, przelecimy chyba tuż nad celem, ale przedłużmy tą trajektorię jeszcze bardziej, żeby mieć troszkę czasu na reakcję. I wydaje mi się, że powinno być ok. Dobra, niech to dokona pełnego obrotu. Będziemy ustawieni do hamowania. Dobra, czyli teraz precyzyjne lądowanie. 34 km od celu. Też monopropelant, tylko gdy ja muszę być troszkę bardziej oszczędny, powiedzmy z kapslokiem. Kusi mnie, żeby odrzucić ten człon, bo on jest toporny i więcej monopropelantu zużywam. Tak, odrzucimy go, wyhamuje po prostu nad celem dość drastycznie i wtedy go odrzucimy. Dobra. Nie odrzucaj, bo paliwa starczy na styk. Ja mam masę paliwa tutaj. W tym mam masę paliwa. Na minmusie jest naprawdę bardzo, bardzo niska grawitacja. Okej, dobra, zacznijmy. Zresztą nie, poczekajmy jeszcze trochę. Ja mam tu masywną siłę ciągu, czyli jestem w stanie kompletnie zredukować prędkość, czy błyskawicznie. Okej, widzę już, że troszkę na bok musimy skręcić. Dobra, zacznijmy. Zacznijmy hamowanie. Troszkę na bok. Okej, dobrze. Teraz chyba przelecimy nad celem. Bardziej nie mogę przybliżyć, ale dobra. Czyli teraz nad cel. Jeszcze troszkę brakuje. Polećmy jeszcze odrobinę w tym kierunku. Tylko nie złoć. A, nie zrzuć członu na Science Junior. A, w sumie. Ale nie, chyba nie. Okej, dobra, troszkę na bok, szybciej, szybciej. Włączmy silnik odrobinę, żeby mieć wektorowanie ciągu dla lepszego manewrowania. Bo jesteśmy prawie nad celem w tej chwili. Wyeliminujmy tą prędkość horyzontalną. Co najlepiej na małym ciągu to zrobić. Tak, teraz trudność będzie polegała na tym, żeby wylądować blisko celu. Bo mamy plecaczek RCS, który możemy sobie podlecieć troszkę bliżej naszego celu, ale
Być może się nawet przełączymy na Yoshidaka i nim podlecimy do lądownika. Zobaczymy. O, to może być dobry plan w sumie. W sumie Surface. A, właśnie, tak, to jest troszkę mylne. Przelecę nad celem, bo miałem ustawienie orbitalne włączone. Okej. Dobra, odrzucam to. Mam nadzieję, że nie walnie w Science Junior. Aktywujmy ten silnik. Tu mam mały silniczek. Mam nadzieję, że on da radę. Mam tylko mały silniczek LV-909. Na Moonie on by nie dał rady. Liczę na to, że tutaj da. Ok, podwozie wysunąć. Dobra. Cztery kilometry od celu. Troszkę bardziej na cel. O kurde, czemu tu jest się limit siły ciągu włączył? Kliknąłem czy co? O, dobra. Okej, przy takiej sile ciągu to bym się rozbił. Trzy kilometry od celu. Przez trzy elmy odrobinę. Odrobinę przez trzy elmy. Coś takiego, okej. 3,5 kilometra. Okej, to... A, jeszcze trochę potrwa, zanim walnie o powierzchnię. Jesteśmy gdzieś 3000 metrów, a to jest dopiero 600 metrów od nas. Okej, dobra. 3 kilometry od celu. Dobra, nakierujmy się jeszcze bardziej przez strzelmy odrobinę nad cel. Też monitorujmy to, żeby odłamki w nas nie walnęły, czy coś tam. Okej, dobra. To może być. Jeszcze zrobimy tak. Dobra, i kolejne hamowanie, gdzie, kiedy będziemy gdzieś tak na 1500 metrach, powiedzmy. Nawet jeszcze bardziej w tym kierunku. O, walnie, walnęło. Coś przetrwało. I się odbiło. 2 km od celu. Widać go już wyraźnie na powierzchni. Paliwa dużo nie zużyłem ogólnie, co jest plusem. Siły ciągu wystarcza, ale tak ledwo co. Czyli nie mogę za późno zacząć hamowania, bo rąbniemy na powierzchni i się rozbijemy. Dobra, 1400 metrów. Ok, ja muszę zacząć redukować tą prędkość dość agresywnie, jeżeli to możliwe. Ustawmy się nawet odrobinę tak. Ok, dobra, 1200 metrów. Dobra, wyhamowaliśmy dość mocno, możemy troszkę przedryfować. Nad cel. Dobra, jesteśmy prawie, że nad celem. Wyhamujmy tak, żeby to wysunąć, żeby już nie dryfować na boki. Prędkość była całkowicie zredukowana. Dobra. 800 metrów. Troszkę na bok by chciało. Tak, to jest strasznie nieintuicyjne, moi drodzy. To nie jest... Tak, to jest dość skomplikowana sprawa, żeby blisko celu wylądować, ale dajemy radę. Widać cień naszego pojazdu. Widać Yoshidaka. Będziemy chyba dość blisko ogólnie. Troszkę tak się nakierować odrobinę, żeby być bliżej. 11 metrów na sekundę, 500 metrów nad powierzchnią. Trzymajmy tą prędkość gdzieś tak w okolicach 20 metrów na sekundę max. Żeby mieć czas na reakcję i wyhamowanie.
Okej, 400 metrów. Okej, może nie chcę... Okej, nie będę przesadzał, bo nie chcę wylądować na... celu. Okej, dobra, mogę tu wylądować. Dobra, teraz szybko, szybkie hamowanie. To już szybko lecimy ku powierzchni, co jest troszkę niepokojące. Włączymy caps locka, żeby mieć silniejszy RCS. Okej, 5 metrów na sekundę. Dobra, dobra, okej. Teraz tylko powoli, bezpiecznie osiąść na powierzchni. Blisko! Chyba dobrze poszło, nie? To lądowanie strasznie długo trwa, bo to jest precyzyjne lądowanie. Nie byle gdzie, tylko tuż obok celu. Dlatego tak długo trwa. Metr na sekundę, dobra. Jest, zrobione! A, to mi się podoba. Gdzie góry? Na górach też będziemy musieli lądować niestety, bo musimy mieć próbki z gór. Ale dobra, zrobione! No, okej, blisko, nie? Nie chciałem bliżej, bo się bałem, że na tym wyląduję. Ale dobra. Okej, dobra. Czy podaję EVA? Nie wiem, czy potrzebuję drabiny. Nie, mamy plecaczek. Na Minmusie grawitacja jest na tyle niska, że możemy plecakiem chyba przezwyciężyć grawitację. Samym tylko plecakiem RCS, o ile się nie mylę. Czyli puść. RCS. Tak. Czyli nie ma problemu. Możemy sobie latać tutaj. Oczywiście musimy brać pod uwagę ilość tego paliwa, zasoby podtrzymywania życia i prąd. Ale tak, mamy mobilność. To coś nowego. Na Minmusie można plecakiem zrobić orbitę, tylko tutaj w tym modzie jest ograniczona ilość monopropelantu EVA. Ok, czyli teraz musimy dokonać tego eksperymentu. Ja chyba nigdy nie używałem Science Junior w tej grze. O ile się nie mylę. Dobra, lądujmy sobie tutaj. I teraz, czy badania powinien być w stanie, tak, przeprowadzić test. Pytanie, ile to będzie punktów nauki? Ok, otwiera klapę. Wow, 600! Ok, czyli próbki zostały przetworzone. Ale Jebadaya cały czas się zastanawia, dlaczego Minmus wygląda tak jak miętowy deser. I stwierdza, że jest głodny. Czyli, okej, okay, Jebadaya, tak. Tu myśli o węglowodanach, o przygodach, o górach, o lodach. Nie interesują go tu nudne badania naukowe. Ale niemniej Centrum Kerbalskie na pewno, naukowcy są bardzo ucieszeni, bo to jest 600 punktów nauki. Które jednak musimy dostarczyć na Kerbin. Tak, ten pojazd musi wystartować i polecieć na planetę Kerbin. Którą widać gdzieś tutaj? Chyba nie, chyba jest po drugiej stronie. Ale dobra, zrobione. Teraz tak, wracamy. A, RCS. A, próbki jeszcze. Okej, to wylądujmy, wyłączmy RCS. Świetnie, gładkie lądowanie. Doskonale. I tak, na jakim biomie jesteśmy? To jest pytanie. Lesser Flats. Okej, nie mamy próbek z Lesser Flats, czyli bierzemy te próbki. Czyli powierzchnia składa się z niewielkich kryształków, bardzo ładnych, ale niestety niejadalnych. Okej. Zachowajmy te próbki. Zatnijmy flagę. Okej, okay, a żeby sobie ułatwić, to nie będę tutaj jakoś oryginalnych rzeczy wpisywał, tylko wpiszę nazwę biomu, żeby wiedzieć, że był zrobiony. I widzieć na mapie, co to jest za biom. Ale dobra, bo będziemy tych flag dzisiaj od groma zatykać. Dobra, czyli to jest zrobione. Wpiszmy do progresu od razu Lesser Flats. Czyli mamy kolejne próbki. Okej, jeszcze troszkę tych próbek przed nami.
Miejmy nadzieję, że dzisiaj da radę tego zrobić dużo, ale też nie chcę, żeby zbyt długi był ten stream. A mapa oczywiście. Dobra, RCS-em. Nie będziemy... Drabiny są, tak, drabiny są dla jakichś, nie wiem, chłopów. A kerbalonauci mogą sobie lewitować. Okej, okay. Czyli jesteśmy na powierzchni. Kolejne, tak, badanie biometryczne. Właśnie tu dałem ten... Badanie biometryczne... A, tu jest, pod kapsułą, okej. Okay. O, 300 punktów nauki. A, czyli niektóre badania biometryczne dają więcej punktów. Wow, masę już zebraliśmy w czasie dzisiejszej misji. To zachowujemy, nie robimy transmisji oczywiście, bo ja mam tu bardzo mało baterii. Dobra, jak sytuacja wygląda? Mamy mało monopropelantu, to jest problem, ale bardzo dużo paliwa, masę podtrzymywania życia cały czas i prądu też dużo nie mamy. Okej. Dobra, robimy skok na kolejny biom, czyli zobaczmy, co tu na horyzoncie może być dalej. Na tą chwilę mieliśmy Lesser Flats i Lowlands, czyli nie chcemy Lowlands. Okej, dobra moi drodzy, będzie coś ryzykownego. Będą góry. Bo kolejny biom, który zbadamy, to będą zbocza tych wielkich, wielkich gór. Tak. Okej, spójrzmy na tą mapę. Czy jesteśmy na Lesser Flats? Dobra, musimy przelecieć nad tymi zboczami. Tylko ja nie wiem, czy lądownikiem tam wyląduje. To muszą być slopes tutaj, tak mi się wydaje. Tylko tam jest krzywo, ja nie chcę tam lądować lądownikiem. Podlecimy na obrzeża tego jeziora i trzeba daje plecaczkiem chyba tam poleci. To jest chyba... Chyba musimy tak pobrać próbki z tego biomu. Dobra. Czyli... Okej, okay, tu... Dobra, tu jest bliżej, to polećmy tu. Trzymajmy się równika, może na razie przynajmniej, tak dla ułatwienia. Quick save. RCS z caps lockiem i lecimy tutaj, na obrzeża tego. Tu właśnie. Okej. Okay. Mam nadzieję, że to jest slopes i że jakoś daleko nie trzeba będzie lecieć, bo nie chcemy stracić drzeba. I zobaczymy, jak to ma... A, nie, na południe lecę? A, 270. Kurde, ja tu powinienem lecieć. Dobra. Mniejsza z tym, paliwa mamy od groma. Co, mogę wyłączyć na razie RCS? A nie, wektorowanie ciągu zbyt słabe. Jest troszkę zbyt słabe. Spanek mówi, że potrzebowałeś Boba Kermana jako naukowca. Tak, w tej wersji nie było jeszcze profesji. Nie było pilota, inżyniera i naukowca. Czyli tu obojętnie jaki kerbal. Tak naprawdę. Okej, dobra, wylądujemy gdzieś tutaj. Tam, gdzie lecimy. Mniejsza z tym. Tylko na płaskim. Musimy lądować na w miarę płaskim. Trzeba daje plecaczkiem, może sobie polecieć na krzywiznę. Jak on zrobi parę koziołków, to nie jest koniec świata. Ale lądownik już tego nie wytrzyma, czyli... Zacznijmy hamować już teraz, ja troszkę źle poleciałem. Kiedy jakiś łazik albo samochód na planetę? Już niedługo. Kiedy będziemy robić analogiczną misję na Moonie, to łazik. Będziemy używać łazika. Dość intensywnie. Okej, gdzie jest? Ale muszę tak odpalić silnik, żeby... O, bardzo nieefektywnie to robię. Może już, nie wiem, jakiś mózg siada wieczorem, czy coś. Dobra, powinno być okej. Możemy tu wylądować. Poczekajmy, aż opadniemy. Bo się odrobinę wznosimy w tej chwili. Dobra, gdzieś tutaj i to powinno być już chyba slopes. Też alternatywnie moglibyśmy wylądować tutaj, u góry, na tym. I wtedy, żeby sobie podszedł... do tamtego biomu, podleciał.
Lądowniki powinny być z karków Kerbali. Tak, wszystko wytrzymają. Okej. Okej, za mało monopropelantów. Tak, no niestety zawsze czegoś jest za mało. Mamy mało tego monopropelantu, ale dobra, wyciśnijmy z tej misji tyle, ile wlezie. Troszkę bliżej powierzchni. Chyba na płaskim wylądujemy cały czas, ale bardzo blisko krzywego i dokładnie o to chodziło. Widać cień. Im mniej paliwa w tym zbiorniku, tym więcej mamy delta V. Tak, paliwa mamy dużo. Kurde, ten lądownik jest dobry, ale dałbym tu albo więcej baterii, albo paneli i na pewno więcej monopropelantu. Dobra, czyli cały czas jesteśmy na tym samym biomie. Ja nie wiem, jaka to jest odległość. Widać kamienie, czyli wydaje się, że to nie jest daleko, ale to będzie szalone trochę, moi drodzy. Tak, Jebadaya poleci tam z plecaczkiem RCS po próbki. Dobra, EVA. RCS. Aha, muszę się puścić najpierw. RCS. I o, nawet sobie troszkę delta V dodał, podskakując. Dobra, lecimy. Tylko pytanie, jak daleko musimy wlecieć na to. I też musimy uważać na ilość tego paliwa EVA. Też nie chcę rąbnąć za bardzo. Za szybko. Tak, o kurde, chyba muszę zacząć hamować za chwilę. Jak sprawdzić, na jakim biomie jesteśmy? Aha, jest Lesser Flats, ok, czyli wyżej, wyżej. Jest Slopes, ok, hamuj, 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 hamuj. Widać cień. Niżej. Dobra, ok, o, myślałem, że będzie upierdliwiej, dobra. Myślałem, że będzie trudniej. Teraz tylko wylądować, pobrać próbki i świetnie. Kolejne próbki. O nie! Dobra, szybciej, unieś się. Okej, dobra. A, spokojnie, dobra. A! Dobra robota, okej. Czyli... Kolejna flaga. Czyli okej, to nie będzie oryginalne. Okej, i co najważniejsze, to próbki oczywiście, bierzmy próbki. 150 punktów, świetnie. Wpiszmy progres. Okej, czyli powoli zapełniamy tą kolumnę X-ami, doskonale. Ok, wracamy na pokład i lecimy, skaczemy na kolejny biom. Wszystkich chyba nie damy radę, ale... Ok, gdzie jest... gdzie jest nasz... A, tu jest, kurde, nie widać. Ok, nie widać, jest na szaro napisane, nie wiem, czy widzicie ten napis, wątpię. Dobra, już myślałem...
Myślałem, że 4 km musimy lecieć plecaczkiem, ale dobra. Okej. Okej, widzę, że z internetem coś w tej chwili się dzieje. To może jednak skończymy za chwilę. A zobaczymy. Lagi, tak. Okej, i wieje, paliwa i wieje mamy dużo w sumie. Czyli to jest dość efektywne. Całkiem niezłe. Tylko teraz nie rąbnijmy za szybko powierzchnię. Bardzo łatwo źle ocenić prędkość i wektor. I teoretycznie można zabić Kerbala, jeżeli rąbniemy zbyt szybko. Ale powinno być ok. Okej, okay, dobra, czyli kolejne próbki dodane. I dobra, kolejny biom. Walnijmy jeszcze jeden przynajmniej. Tak, bo widzów było, czyli skończymy troszkę szybciej, ale walnijmy jeszcze jeden biom. I tą misję będziemy kontynuować za tydzień w czwartek. Dobra, czyli jesteśmy na Lesser Flats w tej chwili. Slope zrobiliśmy, mamy Lowlands i mamy Midlands i Highlands, jeżeli polecimy na północny wschód. Okej. Okay. Kierunek północny-wschód. Albo i nie, bo widzę, że zacina straszliwie w tej chwili. Dobra, moi drodzy. Kończymy w takim razie, bo internet nagle... Był idealny dzisiaj internet i nagle nie jest. Nie wiem dlaczego. Ale dobra, spory progres. Czyli za tydzień kontynuujemy tą misję, bo dość sporo tym lądownikiem jeszcze zrobimy. I musimy też oczywiście wrócić na Kerbina. A, to jest za daleko, ale tym Yoshidakiem z Science Junior. Dobra, tyle ode mnie w takim razie. Dzięki za uwagę, miłego weekendu życzę i do usłyszenia.